od jakiegoś czasu tak chodził za mną taki temat o uczniostwie, o naśladowaniu Chrystusa i w zasadzie w tym temacie, bo oglądaliśmy sobie taki film tydzień temu, wcześniej mieliśmy takie materiały o naśladowaniu Chrystusa, to jest książka i film Więcej niż fan i Marek tak mnie poprosił, pociągnij ten temat, bo nie jest to jeszcze może tak z przeżycia na naszej grupce, bo dopiero tak podjęliśmy taką decyzję, że będziemy, jak Pan pozwoli, co tydzień, co dwa tygodnie właśnie przez sześć naszych grupek, chyba że coś tam zmienimy, mówić o czymś innym, ale będziemy się skupiać na tym temacie. I ja chciałbym, aby zasygnalizować i miałem wcześniej rozpocząć takim krótkim, trzyminutowym filmikiem, ale zostawimy, jeżeli w ogóle starczy czasu, na koniec, tak żebyście wiedzieli, że jeszcze coś tam na koniec, jakieś takie podsumowanie będzie tego, co powiem. Nie? I ten temat jest taki prowokujący tego filmu i tego rozważania Więcej niż fan, czyli o naśladowaniu Chrystusa. I myślę, że dla wielu z nas słowo fan ma taki wydźwięk związany może ze sportem i tak dalej, że na przykład teraz kończą się Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej i na trybunach siedzą fanowie, którzy są zafascynowani swoimi idolami, lubią oglądać jakieś mecze i tak dalej. Ale to może się odnosić do wielu, wielu dziedzin życia. Możemy mieć fanów, nie wiem, jakieś osoby, które są na piedestale, są jakimiś gwiazdami. I pytanie teraz jest takie, czy ten fan jest osobą, która jakby angażuje się w życie tej osoby, czy jest tylko takim biernym jakby obserwatorem. Bo fan, w takim definicji jakby fana, to jest osoba, która jest jakby zwolennikiem, która jest wielbicielem innej osoby, ale jednocześnie nie jest naśladowcą w takim dosłownym słowa znaczeniu. Czyli nie wkłada w to wysiłku, nic go to nie kosztuje. Wie o swoim idolu, o swojej drużynie, wszystko. Może mieć wiele wiadomości, ale tak osobiście może się nawet nie spotkać z tą osobą. Może się mieć jakieś tam zainteresowania, może marzy o jakimś autografie i tak dalej, ale nie musi znać tej osoby. I myślę, że tak samo może być w naszym życiu takim chrześcijańskim, że nawet jeżeli poznałem Jezusa Chrystusa, ale moje relacje nie są bliskie, jeżeli nie wchodzę w naśladowanie Chrystusa, to w tym momencie mogę być tylko takim fanem, czyli osobą, która słyszała o Jezusie, która Go poznała, ale jeżeli nie naśladuję Chrystusa, w tym momencie mogę być takim tylko fanem Jezusa. I to jest takie pytanie do mnie, czy jestem fanem, czy naśladowcą Chrystusa. Kiedy czytamy taki fragment z Ewangelii Łukasza, która jakby jasno i konkretnie mówi o tym, czym jest naśladowanie. To jest Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 26-27. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Kochani, te dwa wersety są takie bardzo mocne. Kiedy czytam ten werset i jest tutaj sformułowanie, że kto przychodzi do Jezusa, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, to myślę, czy to jest jakaś sprzeczność? Czy Pan Jezus nie powiedział, że mamy miłować bliźniego swego jak siebie samego? Ja myślę, że w tej wypowiedzi Jezus mówi o czymś takim, że moja miłość do Jezusa ma być tak o tyle większa niż w stosunku do czegokolwiek, kogo kocham, czy żony, czy dziecka, że to ma być wyglądać jak nienawiść. Tu chodzi o ten kontrast, o tą dysproporcję. Pan Jezus nie chce się dzielić swoją miłością, ani moją miłością do Niego z kimś innym. Nie chce, żeby była jakaś inna osoba na tronie mojego życia, ale żeby to On był najważniejszy, żeby On był tą osobą, która jest najcenniejsza, najważniejsza w moim życiu.
I kiedy ten werset o tym mówi, to mówi właśnie o tym, że to nie moja praca, nie moje aspiracje, nie moja rodzina ma być najważniejsza, ale że ja mam kochać Jego najbardziej. I w tym wersecie Jezus mówi, ja by nie zakładał czegoś takiego, że o moje serce, o miłość do Niego będzie rywalizowało coś innego, jakieś inne rzeczy. I chcę wam powiedzieć, że kiedy myślałem nad tym, bo tak trochę skracam ten temat, żona mi przyniosła, myślę, że gdzieś tam znalazła w księgarni, taki biuletyn też Open Doors w służbie prześladowanym chrześcijanom. Wiecie, i tak czytając, zastanawiając się nad tym wersetem, patrzę, a tu są takie fajne myśli, fajne świadectwa. I tu na przykład na ostatniej stronie czytam świadectwo Hasiny, byłej muzułmanki, która poznała Jezusa. I ona mówi, mój tata powiedział do mnie, jeśli pozostaniesz chrześcijanką, nie należysz już do mojej rodziny, ale ja nie mogłam wyprzeć się Jezusa. Kochani, kiedy czytałem to, myślę, Panie Boże, to jest, porusza moje serce. Czy ja w swoim życiu tak jasno i zdeklarowanie mówię, że chcę być naśladowcą Jezusa, pomimo kosztów, pomimo różnych rzeczy, które muszę ponieść, kiedy chcę naśladować z całym sercem Jezusa. Drugie takie świadectwo Egipcjanki pod anonimowym imieniem jest tutaj opisane krótko. Werset. Kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. To jest z Ewangelii Mateusza 10, 37b. To jeden z fragmentów Biblii, którego matki wolałyby nie wprowadzać w życie. Tak jak Anna, muzułmanka z Egiptu, po latach poszukiwań zaczęła naśladować Pana Jezusa i zapłaciła za to wysoką cenę. I tu tak krótko może tylko powiem, przeczytam to, o czym ona tutaj mówi. Czytałam Biblię i porównywałam ją z Koranem. Ostatecznie zdecydowałam się pójść za Jezusem. Uwierzyłam w Jezusa Chrystusa. I kilka lat udało mi się utrzymywać moją wiarę w tajemnicy. Pewnego dnia Pan zapytał mnie, czy jesteś gotowa iść za mną za wszelką cenę? Odpowiedziałam, już to robię. Jednak to nie było prawdą, ponieważ ukrywałam się, nie chcąc niczym ryzykować. Wtedy nadeszło najtrudniejsze pytanie mojego życia. Czy jesteś gotowa zostawić dla mnie swoje córki? Ból rozrywał moje serce. Nawet dziś płaczę, gdy o tym myślę. Jednak pragnienie życia w obfitości i pokoju również mnie ciągnęło. Chciałem miłości Jezusa. Chciałem oficjalnie naśladować Chrystusa. Odpowiedziałam więc w modlitwie. Panie, oddaję Ci wszystko, nawet moje córki, jeśli obiecasz, że ktoś się o nie zatroszczy. Powiedziałam następnie mojemu mężowi, że zostałam chrześcijanką. Wtedy dowiedziałam się, że za moimi plecami poślubił już moją przyjaciółkę. To był dla mnie szok. Jednak kiedy zobaczyłem, że on kocha moje córki, było mi lżej. Później nadszedł rozwód, a mój mąż zabronił mi wydawać się z dziećmi. Rodzice wydziedziczyli mnie, zostałam sama. Moje życie nie jest wolne od niebezpieczeństw. Tutaj w Egipcie zabicie kogokolwiek, takiego jak ja, jest legalne. Muzułmanka, która nawróciła się na chrześcijaństwo, to nie do pomyślenia. Jednak ja jestem pod Bożą ochroną. Otacza mnie Jego łaska. Moim największym pragnieniem jest to, aby moje córki mogły tak jak ja doświadczyć, jak cenne są w oczach Chrystusa. Wiem, że On nad nimi czuwa. Kochani, świadectwa, które mnie poruszają, bo patrząc na swoje życie, czasami widzę, że nie potrafię tak zdecydowanie i jasno, kiedy jest na przykład okazja komuś powiedzieć, a człowiek zaczyna kalkulować, powiedzieć o Jezusie w jakiejś innej rozmowie, a człowiek zaczyna kalkulować albo czegoś się wstydzi, albo nie wie jak. A tu konkretne działanie, kochani, bardzo takie ekstremalne, wręcz dla mnie trudne do zrozumienia, że ona poświęcając nawet swoje miłość do swoich dzieci chce naśladować Chrystusa. Kochani, może niezrozumiałe, może trudne, ale ja myślę, że nasi bracia i siostry, którzy żyją w takich różnych skrajnych warunkach, często są bardzo radykalni w tym wszystkim, do czego Bóg nas wzywa. I Boże Słowo, Ewangelie, kiedy Jezus w swoich wypowiedziach mówi o uwierz we mnie, to tych wypowiedzi jest około 5.
o naśladowaniu, kiedy Jezus wzywa do naśladowania, pójdź za mną, jest około 20. Kochani, wiara i naśladowanie Jezusa są spójne, to jest jedno, co powinno, jedno z drugim powinno współdziałać. Jeżeli ja uwierzyłem w Jezusa, a nie naśladuję Go, jeżeli nie jestem takim uczniem Jezusa Chrystusa, to wtedy ta moja wiara jest martwa. Wtedy nie ma owocu, nie ma życia w moim życiu takim duchowym. Myślę, że ja patrząc na swoje życie, nie miałem takiej sytuacji, takiej ekstremalnej, bo w zasadzie jakby reakcja mojej mamy była taka, że była pełna żalu, że opuszczam Kościół, że zostawiam Kościół i aby nie potrafiła tego zrozumieć. Ale wiem, że są osoby, które przeżywają takie chwile, że płacą cenę za to, że jasno i konkretnie opowiadają się za Chrystusem i chcą za Nim iść. Wiecie, i kiedy czytałem ten fragment, to przypomniało mi się, zresztą jest tu też odnośnik w Łukasza, jest taka obietnica dla tych osób, dla osób, które idą konkretnie za Chrystusem, w Łukasza 18, 20, 30. A Piotr rzekł, oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za Tobą. On zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w obecnym czasie, w świecie przyszłym, żywota wiecznego. Kochani, obietnica dla... Jeżeli zastanawiasz się, że poszedłeś za Chrystusem, a płacisz wielką cenę, chcę ci powiedzieć, że nie ma nic ważniejszego, nic cenniejszego niż miłość Chrystusa, niż Jego obecność, niż Jego pokój, niż doświadczanie tego, że jest z Tobą obecny, że możesz Mu zaufać. Ale chcę ci powiedzieć, że Pan Bóg też obiecuje ci to, że wynagrodzi ci to. Nie wiem, do kogo to mówię, ale myślę, że czasami takie myśli mogą być i takie doświadczenia mogą być w naszym życiu. Wiecie, i chciałbym, aby tak, żeby nie przedłużać tego czasu, ja skróciłem to moje takie usługiwanie i chciałbym, żeby też każdy z nas zadał sobie pytanie, czy jestem fanem Jezusa, czy jestem Jego naśladowcą? Czy chcę tylko brać to, co jest takie łatwe, przyjemne, kiedy mogę przychodzić do Chrystusa, kiedy mogę oczekiwać Jego uzdrowienia, Jego pokoju, ale czy jestem też gotów płacić cenę za moją decyzję pójścia za Chrystusem? Czy jestem gotów stanąć w obronie Chrystusa, czy swoim życiem, swoim postępowaniem naśladuję Chrystusa. I kiedy tak się zastanawiałem nad swoim życiem, to zadałem sobie takie pytanie, tych pytań może było więcej, ale ja może podkreślę tylko jedno. Zastanowiłem się nad tym, co mnie tak cieszy, czym się ekscytuję. I zwróciłem sobie uwagę, na przykład rozmawiałem jakiś czas temu z osobą niewierzącą, gdzieś tam się spotkaliśmy, trochę się znamy i ta osoba zaczęła coś tam wspominać o gdzieś tam lubi góry chodzić, a to jest temat, który mnie cieszy, nie? I akurat się, że tak powiem, oboje tak nakręciliśmy, że on mówił gdzieś o wypadach w Tatry, ja gdzieś o Małej Fatrze i też w Tatry i tacy byliśmy, że tak powiem, wspólny temat, bardzo tacy podekscytowani byliśmy, bo, że tak powiem, w myślach i wspomnieniach gdzieś tam szliśmy szlakami i na Małej Fatrze czy w Tatrach, na Rohaczach, nie? I kochani, powiem, to nie jest złe, że mamy pasję, że mamy zainteresowania, marzenia, że cieszymy się swoją pracą, że Bóg daje nam radość z naszej rodziny. To nie jest złe i jest to bardzo fajne, że cieszymy się swoimi pasjami, możliwościami. Ale pytanie, czy tak samo taka ekscytacja jest w moim życiu, w moim sercu, kiedy mówię o Jezusie? Czy jest taki błysk w oczach, że zaczynam mówić o Jezusie, że potrafię się podzielić z kimś? Wiecie, każdy z nas jest inny, każdy z nas jakby inaczej reaguje. Jeden jest bardziej wymowny, drugi mniej. Ale kiedy tak przypominam sobie jakieś osoby z mojego otoczenia, naszych braci i sióstr, których może już nie ma, czy mój tato Reni, teść, który odszedł do Pana. Ja zawsze zapamiętam jego oczy, kiedy on
miał powiedzieć komuś świadectwo, coś podzielić się jakimś słowem, jemu się oczy, jakby tak, takie iskry w oczach i zapalały, radość na twarzy, mimo że przeżywał jakieś trudności, ale ta ekscytacja, ta radość z tego, że może się podzielić tym, co przeżywa z Chrystusem, była taka ponad wszystko inne. Cieszył się wnukami, cieszył się jakimiś sukcesami, miał zmartwienia, przeżywał trudności ze zdrowiem, ale kiedy zaczynał mówić o Chrystusie, zaczynał się choćby podzielić, chciał jakimś tam krótkim słowem, to widziałem taki błysk w jego oczach, taki... No coś, co było widać, że on tym żyje, że to jest jego najcenniejsze, najważniejsze w jego życiu. I kochani, to zadałem pytanie sobie, czy ja tak samo ekscytuję się czymś, co jest najważniejsze w moim życiu, czyli Jezusem Chrystusem. Czy tak chętnie mówię świadectwo, czy tak chętnie dzielę się z tym, co przeżywam, nawet w trudnościach. I kiedy mogę powiedzieć, że Jezus jest ze mną, zaufał mi i czy jest tym naprawdę wielka radość. I do tego was chcę aby zachęcić, żeby każdy z nas zadał sobie pytanie, czy jest fanem, czy jest naśladowcą, czy jest tylko kimś, kto chce brać to, co proste, łatwe, to, co zostało nam obiecane w Chrystusie, ale czy jest też gotów zapłacić cenę za naśladowanie Chrystusa. I to jest moje przesłanie na dzisiaj, to tak bardzo skrócone, ale chciałbym was z tym słowem zostawić i na koniec jeszcze może poproszę brata, żeby puścił taki 3-minutowy fragment, jakby podsumowanie tego, co powiedziałem i to jest, będzie mówił autor tej książki, tych rozważań, Kail Ildemann. Według słownika fan to zwolennik, entuzjasta. Mógłbym tak powiedzieć o sobie. Przez większość mojego chrześcijańskiego życia byłem po prostu fanem Jezusa. Wychowałem się w chrześcijańskiej rodzinie. Chodziłem do chrześcijańskiej szkoły. Mój tata był kaznodzieją. Oczekiwano ode mnie, że będę kochał Jezusa i wierzył w Niego. Jako 13-latek czesałem się na baptystę, tak jak moi rówieśnicy. I nosiłem koszulki z chrześcijańskimi hasłami Boża siłownia albo Jezus umarł za ciebie. Z początku byłem fanem Jezusa. W moim pokoju, tuż obok plakatu Michaela Jordana, wisiał obraz przedstawiający Jezusa Chrystusa. To wszystko tłumaczy. Byłem kibicem Majka i fanem Jezusa. Chciałem być podobny do Jezusa i do Majka też. Myślałem, że to wystarczy. Po latach zrozumiałem, że mnóstwo chrześcijan to zagorzali fani Jezusa. Ale gdy czytamy Ewangelię, stwierdzamy, że Jezus nie zabiegał o to, aby mieć fanów. On chciał mieć naśladowców. Nie dbał o to, jak wielkie tłumy mu towarzyszyły. Zależało mu na prawdziwym oddaniu tych, którzy za nim poszli. Jest w Biblii pewien fragment, którego nie przywołuje się często. W Ewangelii Łukasza 9:23 Jezus mówi: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj zaprze się samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Wielu ludzi nie słyszy zaproszenia, aby zaprzeć się siebie i wziąć swój krzyż, gdy stykają się ze zwiastowaniem Ewangelii. Owszem, słyszą fragment Ewangelii Jana 3:16, ale tekstu Ewangelii Łukasza 9:23 nie. Przekonałem się jednak, że nie wystarczy być fanem. Dopóki bez reszty nie oddasz swojego życia Jezusowi, dopóki nie poddasz Mu siebie całego, nie doświadczysz prawdziwego życia, które On chce Ci dać. Będziemy wspólnie śledzić losy ludzi, którzy stają wobec wyboru. Czują, że Jezus pyta, kim będziesz? Fanem czy naśladowcą? Czy jesteś gotów oddać Mi wszystko, niczego nie zatrzymać dla siebie? Czy chcesz oddać Mi wszystko, czym jesteś? Nie wiem, czy jesteś fanem, ale może przypominasz mnie,
Chcesz być na tyle blisko Jezusa, aby korzystać z Jego dobrodziejstw, ale nie na tyle blisko, by musieć ponosić ofiary. Chcesz iść za Jezusem do nieba, ale nie bardzo masz ochotę dźwigać krzyż. Jednak zaproszenie, które składa Jezus, oznacza wyparcie się siebie i odnalezienie życia w Nim. Gdy robimy ten krok i z fana czy wielbiciela Jezusa stajemy się Jego naśladowcą, odkrywamy prawdziwe życie, które On dla nas zamierzył. Nazywam się Kyle Idleman i nie jestem fanem.